proszę was, jesteśmy na miejscu, dostaliśmy upominki, ale o to mi chodzi, że od razu nas musieli zhańbić po prostu. To dla mnie to jest hańba, straszna. Co nam dali na samym wejściu, co to jest? To jest po prostu, ja nie wiem. W zeszłym roku była tylko jedna. Jedna, no. Co to jest? Bez kości. Nie ma tak. Koniec tych. Nie będzie kości. No słuchajcie, przybyliśmy tutaj z samego rana. No i dobrze, no i przyszliśmy. Dobrze jest. Dziękuję bardzo, zaraz wyjdę. Nie. Dziękuję za rozmowę. No nie, no różne wiecie, rzeczy się kupuje. Jeszcze pokażę w moje rekwizyty część trzecia, która w sumie już się zbliża. Nie. Ale dobra. Dzisiaj jest pierwszy dzień, no nie. Teraz jak mówię, to jest pierwszy dzień. No, i ogólnie tego tak rozpoznawczo, no bo nigdy tutaj nie byłem tak dalej. No, ale jutro normalnie przebiorę się, wiadomo, filmy będą tak dalej, nie? I ogólnie sobie pogadam, tak. I tak. I w ogóle jak jechaliśmy tramwajem, no nie? Z Harry Potterowcami. Martusiu! Martusiu, gdzie jest peron 9 i 3 czwarte? Nie wiem! Może tam jest! Dawaj, wbiegaj! No, to gdzieś w dali jakieś zwierzęta widziałem, no nie? Gdzieś z tego, z pociągu, no nie? Z ciapongu. Właśnie co to kurwa, ale wysał? Patrzę, przyglądam się i potem dopiero jak już zniknęły mi z horyzontu, patrzę, to myślę, kurwa, że to krowy. Lwy z krowami pomyliłem, rozumiecie? W ogóle to jest bardzo dobra okazja, żeby w końcu sobie pogadać, tak? Gdzie prawdziwa esencja do tego Dark Souls? Gdzie to kręcenie się wokół przeciwnika? Nie! A tak! Nie, już robiłem! Już mam dość! Robię tak naokoło. Jest bardzo fajnie, proszę was, kolorowo. Zrobiłem zdjęcia z fajnymi osobami. W ogóle tutaj wszyscy, powiedzmy, nerdowie, prawda, którzy to... sobie tutaj przychodzą, przebierają się, no to oni, wiecie, codziennie to tak nie mogą robić, prawda? A tutaj to tak jak z gejami, no nie? Że idą do gay clubów i mogą być naprawdę gejami, no nie? Może to nie jest najlepszy przykład, ale tak, że teraz, że tutaj no mogą być naprawdę sobą i przebierać się to co lubią, no nie? Bo jakby robili to, co robią tutaj na co dzień, no to by byli dziwnie, prawda? Dobra, jak już siedzę, to sobie zdejmę ten płaszcz. Gorąco jest, gorąco. No, w słońcu siedzisz, wybrałeś sam to miejsce. No, i zajebiste miejsce. I tak. Tak, no i w ogóle, ale fajnie nawet tacy otwarci ludzie są, prawda? Zobaczcie teraz na przykład. Piąteczka! No. Wszystko, i zdjęcia sobie robił, i ze mną sobie w ogóle sobie robił zdjęcia. W ogóle właśnie tak parę osób mnie właśnie poznało. Właśnie. O, patrzcie, umiem ruszać rogami. Umiesz ruszać rogami, no? No, dobra. Parę osób właśnie poznało mnie tak z YouTube'a. I tak. Ja jakby. Zdziwiło mnie to, prawda? Czyli no nie konkretnie ten. Może się śmiali, może tylko, wiecie, wstawił na grupkę, no nie, patrzcie kurwa, jakie ilo, nie? Ale i tak to jest jakby trochę pokrzepiające, że już troszeczkę, no, niektórzy mnie znają, no nie? No tam parę osób było, prawda? Nie było żadnej grupki, ale to... Ale wiedziałem, że w takim miejscu akurat, no, mam zwolenników swoich, prawda? To jest normalne. To jest me. No i no, normalnie właśnie tutaj jakby próbuję swoją barierę tego przełamać. Barierę, żeby do kogoś na przykład zagadać, prawda? Bo jak kogoś widzę, no nie, i mam
na przykład od razu pomysł na sketch, no nie? Na sketch mam pomysł. No i... No i... No wiecie, że ja lubię, żeby moje filmy fajne były. No. I no, muszę na przykład się przełamać, no nie? Do kogoś zagadać, żeby nagrać ten sketch, no nie? A to taki nieśmiały. Nie ma tur kamera! Umarłeś! Była szansa, mam nie mógłbyś na dole! To, co zostało. Dobra, dzięki wszystkim. A nie powinieneś uciekać od nich, a nie w nich? Co jeszcze raz? Nie powinien uciekać od was, a nie do was. Trochę odważny, trochę emo. Mamo. W sumie. Do samochodu. Paradoksalnie. Przed udostępnianiem w internecie może jestem śmieszny. W każdym razie co jak chcę. Mają wszyscy tak dystans do siebie tutaj. W ogóle no... Przepraszam, że tak powiem, ale no był koleś przebrany za asasina na wózku inwalidzkim. No i z tyłu miał właśnie na kartonie napisane skok wiary to ściema. To po prostu... Mówię, to jest takie kurewskie po prostu... Kurewski dystans do siebie. Ja po prostu... No, a zresztą pewnie te, zobaczycie parę sketchy tutaj, na pewno, zresztą, bo zrobię parę jakby do odpadów z montażu, no nie? Nie wiem, czy przed, czy po to będzie w tym filmie i parę, raczej i cały film o Pyrkonie zrobię, ale dobra, bo za bardzo się rozgadałem, czy nie? Niewygodnie jest w ogóle w tym programie. Masz krzywe je. No. Trzeba tylnie? Będzie... Tak. Tylnie to wiem. Bo ten mi opadł. Ale tak. Agares tutaj jest. No. W teraźniejszości. Czarownic z naszej kindy. Zgodziłybyście się? Tak. Ale trzeba niestety zabijać. A to nie. Czekajcie. Co to za kurwa wiedźmin? Mutanta zobaczył mnie i nawet mu amulet nie drgnął. Powiedzcie coś po Januszowemu jeszcze. Piotr, jak ten duży. To nie? To nie Raurus. Sobie, kurwa, strój Artoriasa pierdolnąć. Muszę. Zajebić. O, znalazłam Meeting Undertale. Idziemy z nimi? Dobrze. Będziemy na konwencie, ale po prostu już nie wytrzymuję w tym. Rozumiem. No. Zobaczyła ja... O, żeby cię nie powróciła znowu. Zajebista gra. Tak? Co byłeś Inari? Jestem... Inari jest fanem tego. Flasha, tak? No, Flasha jestem. Jak się czujesz na Pyrkonie? Fajnie. Elfio, bardzo Elfio. W okularach z Harry'ego Pottera. Kolorowo jest wszędzie. No. Kolorowi ludzie. Z Agaresem jest. Kolorowi przybranie. Kolorowe charaktery. No. Wszystko kolorowo. Może ja faktycznie nie będę musiał chodzić. Bez ograniczeń. I kości. No. I bez kości. Dlaczego tutaj nie ma Kelgara? On by tutaj rozruszał to wyspo, nie? No, nuda to. Ale...
znak przyjaźni. A, no tak. No niby nie chciałam sobie, ja chciałam z nimi zdjęcie, to powiedzieli, że wszyscy chcą. I nie pozwolili ci zrobić zdjęcia? Nie wiem, wyjebane mieli. Tak? No, ale nagrałem, będzie wiesz, w trakcie pogadanki na przykład, nie? No, okay. Ulumulu. Ulumulu. Znak przyjaźni, tak? Znak przyjaźni. Wszyscy mówią na mnie koza! Koziołek! Nie jestem kozą! Może no. Zainteresowałbyś się baletem kiedyś? Pewnie. Pięknie. Tam są czapki spiciaste. Co? Czapki spiciaste dla czarodzieja. O,